Witam serdecznie. Czy wracać do Polski? Czy opłaca się obecnie wracać do Polski, w której szaleje gigantyczny wzrost cen? Naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo źle. Wzrost cen w Polsce w stosunku do wzrostu cen na przykład w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, a nawet Niemiec jest 3, 4, a nawet 5 razy wyższy. Czy wracać, a już zaraz wytłumaczę, dlaczego jest 5 razy wyższy. Po pierwsze, bo inflacja to 17%, a po drugie, po prostu złotówka jest tania w stosunku do innych walut, prawda? Do euro na przykład o 10% potaniała. Teraz mocnie umocniła się, ale to i tak nie ma znaczenia, więc wiele produktów tak naprawdę podrożała w Polsce o 30-40%, 50-100%. Tak więc tak to wygląda. W takim razie, czy wracać do Polski? Czy wracać do Polski? W Polsce naprawdę jest zła sytuacja. Państwo coraz mniej sobie radzi, serwisy publiczne no, z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze, można powiedzieć. No nie jest dobrze, prawda? Nie jest dobrze. Jednak jest taka prawda, że jak się ma pieniądze, to i w Polsce naprawdę można dobrze żyć, nawet znacznie lepiej, na przykład niż w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, prawda? I w wielu innych krajach, a nawet Norwegii. Tylko trzeba właśnie mieć taką stabilność finansową, a czy zaraz wytłumaczę, ludzie mają taką stabilność finansową, aby wrócić do Polski i normalnie tu żyć, to trzeba sobie samemu na to odpowiedzieć, na przykład zadając wiele pytań, które zaraz przedstawię, które mogą pomóc w decyzji o powrocie do Polski lub też wyjeździe z Polski. Oczywiście chciałbym na samym początku powiedzieć, że nikogo nie namawiam do wyjazdu z Polski czy też do powrotu z Polski. Ze względu na to, że wyjazd z Polski może być jedną z najgorszych decyzji w Twoim życiu i w powrót do Polski może też być jedną z najgorszych decyzji w Twoim życiu. Tak jest. Wracając do Polski może naprawdę być źle. Ludzie, którzy wracają do Polski, naprawdę mogą tego bardzo, bardzo żałować. Bardzo, bardzo żałować ze względu na to, że sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce się znacznie pogorszyła, właściwie o 20-30 lat pod wieloma kątami. Chyba że się ma pieniądze. To jest co innego. Chyba że się ma pieniądze, prawda? Bo teraz przechodzimy w taki stan, że kto ma pieniądze, to spoko, prawda? Ale też jest pytanie, jak długo ze względu na to, że w Polsce szaleje fiskalizm, socjalizm i że tak powiem, ja to nazwę państwowy funkcjonariuszarizm, od funkcjonariusz, prawda? To nie jest fajne, to nie jest ładne, to nie jest dobre. Generalnie państwo polskie dalej obywatela traktuje jak feudalnego chłopa, bardzo często jak śmiecia, jak niepotrzebne piąte koło u wozu i tak dalej. Naprawdę, to się generalnie znacznie nie zmieniło w państwie polskim. Bo generalnie może być takie prawo, które zakazuje w ten sposób traktowania obywatela, które buduje państwo polskie, które buduje Polskę, które buduje naszą gospodarkę, ale generalnie tego prawa nie wprowadzą, bo chyba na rękę jest wielu ludziom, żeby po prostu Polacy tak się niszczyli nawzajem. Ale to też w samych Polakach siedzi, prawda? W Polakach siedzi, bo w rzeczywistości taka jest prawda, że w tych urzędach przecież tam pracują Polacy, prawda? Przecież w urzędach pracują Polacy, przecież politycy to chyba Polacy. Prawda? Na policji pracują Polacy, w sądach pracują Polacy, w prokuraturze pracują Polacy i to oni przecież robią Polakom to, co generalnie robią. W rzeczywistości można powiedzieć, że w Polsce jest ustrój quasi-feudalny w dużej części, pod wieloma kątami, ale właśnie jeżeli się ma pieniądze, to można naprawdę w Polsce bardzo dobrze żyć. Znacznie lepiej aniżeli w Wielkiej Brytanii właśnie, aniżeli w Niemczech i wielu innych krajach. Tylko właśnie kto ma te pieniądze i czy już taka osoba, która mieszka za granicą, ma wystarczająco tych pieniędzy. Zanim przejdę dalej, bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube, aby mogło powstawać więcej tak dobrych produkcji, coraz lepszych produkcji, coraz ważniejszych. Im więcej subskrypcji będę miał, im więcej łapek w górę, im więcej merytorycznych komentarzy, tym będę w stanie tworzyć coraz lepsze produkcje, które nam, naszemu polskiemu społeczeństwu pomogą. Ja mówię specjalnie naszemu polskiemu społeczeństwu ze względu na to, że ja nie mówię tylko do Polaków z Polski, ja także mówię do Polaków z zagranicy, prawda? Ja sam 20 lat temu wyjechałem z Polski, więc ja to rozumiem. Miliony Polaków mieszka poza granicami Polski, uciekła z Polski, prawda? Właśnie nie tylko i wyłącznie przed zarobkami, bo jeżeli spytamy się Polaków, dlaczego na przykład nie chcą wrócić do Polski, mówią, no ja tam nie chcę wrócić, bo tam po prostu
No jest jak jest, no, są te urzędy, są ci ludzie z takim nastawieniem, prawda? No mówmy wprost, w tych urzędach siedzą Polacy, po prostu nie chcą mieć do czynienia z tym syfem, który się wylewa, prawda? I teraz się generalnie pogarsza, ze względu na to, że sytuacja gospodarcza Polski bardzo się pogorszyła cenowo i cofnęła się o 20-30 lat. I teraz jest pytanie, czy w ogóle wracać do takiego kraju, czy raczej uciekać? No mówię, aby zrozumieć, czy warto wyjechać z Polski, czy wrócić do Polski, trzeba samemu przeanalizować wiele kwestii. Ale ja, jako człowiek, który mieszkał w wielu krajach, prawda, który wyjechał jako naprawdę młody chłopiec, 18-letni z Polski, mam naprawdę co do powiedzenia. Naprawdę mam do powiedzenia, bo z tego mógłbym robić, nie wiem, doktoraty, profesury, bo taka jest prawda. W takim razie, to, czy warto wrócić do Polski, oczywiście zależy od tego, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, czy jesteś samotny, czy niesamotny, prawda? Czy masz żonę, czy masz męża, prawda? Że jesteś kobietą. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Dobrze, ale zacznijmy od takich punktów, prawda? Po pierwsze ceny, tak? Po pierwsze ceny, tak? W Polsce obecnie ceny drastycznie rosną. Oczywiście w całej Europie ceny rosną, ale w Polsce rosną w skali 20%. Plus do tego polska złotówka osłabiła się bardzo mocno w danym momencie. Oczywiście właśnie jest potencjał do wzrostu wartości polskiego złotego, dzięki czemu będziemy zarabiać w przeliczeniu na euro, czy tam funty, czy dolary znacznie więcej. Ale obecnie złotówka jest tania. Mimo to, że złotówka w kilka tygodni umocniła się z 5 złotych i 5 groszy, przepraszam, złotówka w stosunku do dolara umocniła się z 5 złotych i 5 groszy za dolara do dzisiejszego 4,44, czyli w kantorach za 100 dolarów płacą 330, no nie wiem, 7, przepraszam, 437 złotych. 437 zł, to dalej złotówka jest tania w stosunku do euro, do dolara też jest za tania dalej, prawda? I w stosunku do funta, bo po pierwsze, tak. Bardzo ważny jest kurs polskiego złotego, bo gdy polska złotówka jest bardzo tania, to wtedy zarabiamy w euro mniej, prawda? I jak na przykład chcemy pojechać gdzieś na wakacje albo coś kupić, no to musimy już tylko z samego tego punktu zapłacić znacznie więcej. Bo jeżeli na przykład ktoś w Polsce zarabia 4000 zł na rękę, prawda? I euro w danym momencie kosztuje 4 złote, no to ma 1000, to ma 1000 euro, prawda? Jeżeli ktoś zarabia 4000 zł i euro kosztuje 4 złote, to ma 1000 euro. Problem się pojawia, gdy taka osoba zarabia ten 4000 zł i na przykład euro kosztuje 4,70. To wtedy niestety zamiast zarabiać 1000 euro, zarabiamy 850 euro, prawda? A jeżeli euro kosztuje na przykład 4,90, no to zarabiamy już tylko 816 euro, prawda? Biorąc pod uwagę fakt, że za granicą, na przykład nie wiem, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech też jest inflacja, biorąc pod uwagę jeszcze inflację do tego, która tam jest, to jeżeli nasze zarobki na przykład nie wzrosną z 4000 zł, o te dodatkowe 200 zł, czyli spadek wartości złotówki o 200 euro i dodamy do tego inflację, to znaczy, że jeżeli zarabialiśmy 4000 zł rok temu, na przykład 4000 zł 2 lata temu i do dzisiaj zarabiamy te 4000 zł, 4000 zł, i odejmiemy od tego inflację, prawda, za rok, i za rok też będziemy zarabiali 4000 zł, czyli przez 3 lata zarabiamy 4000 zł miesięcznie na rękę, i za rok dalej będziemy zarabiać 4000 zł, a inflacja, na przykład w strefie euro, to te 10%, które mamy, no to samo przejście za ten 4000 zł, tylko pod kątem inflacji, będziemy mogli kupić coś tylko za 700 euro. Czyli nasza wypłata pod kątem inflacji w stosunku do euro zmalała o 300 euro, czyli z 1000 euro na 700 euro.
Oczywiście przez 3 lata inflacja w Polsce to tam też 20% mniej więcej średnio, prawda, w zależności od produktu, ale w rzeczywistości wiele produktów 100% w 3 lata wzrosło, więc po 33%, w zależności co kto je i tak dalej, co kto kupuje, prawda, to w zależności od tego, ale w rzeczywistości, jeżeli ktoś od 3 lat zarabia 4000 zł, no to za rok będzie to oznaczało, że za 4000 zł za rok będzie mógł kupić tyle, co 2 lata temu. Czyli w okresie pomiędzy, w okresie w 3 lata, za rok będzie taka osoba mogła kupić tyle, co 2 lata temu 40, przepraszam, to są przerażające liczby oczywiście, proszę bardzo, czyli tak, za rok, jeżeli osoba przez ostatnie 2 lata zarabiała 4000 zł nieustannie, miesięcznie i za rok dalej będzie zarabiała 4000, czyli jeżeli takiej osobie przez 3 lata nie zmieni się wypłata netto z 4000 zł na więcej, to ta sama osoba przy obecnej inflacji będzie miała wypłatę na poziomie 1600 zł. Co to oznacza? Że wcześniej jeżeli 2 lata temu mieliśmy 4000 zł, to mogliśmy kupić coś za 4000 zł, tak? Ale po 3 latach, jeżeli dalej będziemy zarabiać 4000 zł na rękę, to będziemy mogli tylko kupić coś, za co 3 lata wcześniej mogliśmy kupić za 1600 zł. Prawda? To oznacza, że nasza wypłata no spadła do 40%, prawda? Czyli po 3 latach będziemy mogli kupić tylko 40% tego, co przed 3 laty. Jeżeli nasze wypłaty nie wzrosną 70%, prawda? W 3 lata, tak? To jest tragedia generalnie, jeżeli chodzi o to, prawda? Bo wcześniej mogliśmy naprawdę kupić dużo, a po 3 latach okazuje się, że za te same pieniądze mogę kupić tylko coś, co 3 lata wcześniej mogłem kupić za 1600 zł, a teraz muszę wydać na to 4000 zł. Prawda? Takie są niestety warunki w Polsce, prawda? Jeżeli 4000 nie podskoczy, no, nie wiem, do 7000 zł, no to koniec. No niestety takie są warunki, prawda? Więc jeżeli chodzi o wypłaty, to jest tragedia totalna. Z drugiej strony, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, jeżeli ta złotówka będzie tania, no to już w ogóle te wypłaty to właściwie 70. W 3 lata wypłata 4000 zł może stracić na wartości w stosunku do rosnących cen w Polsce 60%, ale w stosunku do rosnących cen za granicą też może mniej więcej stracić 60%, jeżeli złotówka się nie umocni. Jeżeli złotówka się umocni, to będzie inaczej, bo straci tylko na przykład 40%, prawda? Ale w stosunku do polskich cen 60%. To jest tragedia totalna, prawda? Powtarzam jeszcze raz. W roku 2021, nie, przepraszam, w roku 2020 mogliśmy za 4% na przykład kupić za 4000 zł 100% produktów. A po 3 latach, w roku 2023, na koniec 2023 roku, będziemy mogli kupić tylko 40% tych samych produktów, tak? Czyli na przykład mogliśmy kupić za 4000 zł, no nie wiem, pół tony bananów? Za 4000 zł mogliśmy na przykład kupić, no nie wiem, chleb po 1000 chlebów, tak? Tak? W 2020 roku za 4000 zł moglibyśmy kupić 1000 chlebów, a w 2023 za te 1000 zł będziemy mogli kupić, za te 4000 zł będziemy mogli kupić tylko 400 chlebów, tak? 1000 chlebów, a 400 chlebów to naprawdę jest duża różnica, więc właściwie to Polacy biednieją w oczach. W oczach biednieją, no jest tak. No właściwie mamy drugiego Balcerowicza, można powiedzieć, tak? Wcześniej był Balcerowicz, dzisiaj jest Morawiecki. I Glapiński, i Kaczyński, prawda? Taka jest prawda. No to jest matematyka. Matematyka nam nie kłamie. Nie da się tego zakłamać. No nie da się matematyki zakłamać, tak? To jest twarda dziedzina. Tak więc wracając do Polski, jeżeli liczymy na zarabianie z Polski, no to musimy zarabiać co roku w danym momencie o te 10, 15, 20% netto więcej.
Niestety taka jest w Polsce sytuacja. To jest przerażające, prawda? Ja dlatego to tak długo tłumaczę na różne sposoby, bo to musi dojść do ludzi. Jaka jest tragedia w Polsce, tak? Zarabiało się 4000 zł, przez 3 lata zarobki nie poszły do góry 4000 zł, i się okazuje, że teraz po 3 latach za 4000 zł mogę kupić coś tak jak za 1600 zł 3 lata temu. No to jest totalna tragedia, tak? No, Polacy biednieją w oczach i koniec. Druga sprawa. Druga sprawa. Ceny domów. Dzisiaj ceny domów po prostu są za wysokie. Totalnie są za wysokie. Już ceny nominalne domów w Wielkiej Brytanii są niższe. Tak jest. Kupno domów w Polsce jest droższe niż kupno domów w Manchesterze. Kupno domów w Trójmieście jest droższe niż kupno domów. Przepraszam. Kupno domów w Manchesterze jest tańsze niż kupno domów w Trójmieście. Nominalnie. Dom w Manchesterze można dostać już za 170 tysięcy, 180 tysięcy funtów i będą coraz tańsze te domy, bo tam też rośnie oprocentowanie. Domy w Manchesterze można kupić za 180 tysięcy funtów, 180 tysięcy razy tam 5,45 obecnie. 5,45 obecnie. To jest 981 zł. Tysięcy złotych, tak? No i w Polsce za dom trzeba dać taki sam dom, też trzeba dać 981 tysięcy złotych, prawda? Głupie apartamenty gdzieś tam w fajnych dzielnicach, nie wiem, w Trójmieście, w Poznaniu kosztują tyle. No, w Poznaniu jest taniej, tak? Ale takie są ceny obecnie. Czyli nominalne ceny w Wielkiej Brytanii, jeżeli sprzedasz dom w Wielkiej Brytanii, to w Polsce ewentualnie możesz sobie kupić za to taki sam dom. Oczywiście w innej sytuacji są ludzie, którzy na przykład mają dom za 500 tysięcy funtów, prawda? I są w stanie sprzedać ten dom za 500 tysięcy funtów i te 500 tysięcy funtów wymienić na przykład za 5,50, bo teraz tyle funt kosztuje, to dostaną 2,750 miliona złotych, tak? No jeżeli taki dom sprzedamy i mamy na czysto 2 miliony 750 tysięcy złotych, to w takim razie rzeczywiście można kupić za to 10 apartamentów, każdy po 275 tysięcy złotych, małe, prawda? Jeżeli kupimy za to 10 apartamentów, każdy wynajmiemy za 1700 zysku, no to będziemy mieli za to 17 tysięcy złotych, tak? No i takim ludziom właściwie to się opłaca wracać, tak? No ale takim, co mają 2 miliony 750 tysięcy złotych, prawda? Takim ludziom, którzy mogą sobie na przykład kupić apartamenty i mieszkania, które są obecnie na kierunku spadkowym. Tylko o to chodzi, że jeżeli to oprocentowanie będzie długo, a jeżeli NBP mówi, że inflacja na obecnym mniej więcej poziomie będzie do końca 2023 roku, no to musimy zakładać, że wysokie oprocentowanie może być w rzeczywistości do końca 2024 roku. Bo jeżeli oni mówią jedno, to trzeba brać drugie, więc inflacja będzie do 2024 i wysokie oprocentowanie też będzie do 2024. Więc już dzisiaj ceny nieruchomości w rzeczywistości drastycznie spadają, dają dyskanty na apartamenty deweloperzy, bo wiedzą, że muszą to sprzedać. Na przykład apartament kosztuje 700 tysięcy nowy, oni mówią, że dają dyskant 100 tysięcy na przykład. To jest, wiecie, to jest 15% od tak, ale w rzeczywistości, żeby i tak tego nikt nie chce kupić, w rzeczywistości, żeby ktoś sobie mógł to kupić, no to by musieli dawać, no nie wiem, 300 tysięcy, prawda, z 700 tysięcy, bo nie ma siły kredytowej. Więc jeżeli wysokie oprocentowanie będzie utrzymane do 2024 roku końca, no to rzeczywiście te domy stracą te 50%, prawda? Oczywiście może być też niestety taka brudna zagrywka, że te spadające domy będą wykupowane przez wielkie fundusze zagraniczne i po prostu Polaków na nie nie będzie stać, więc będą musieli mieszkać na wynajmie i w sumie to tym bardziej się nie opłaca do takiego kraju wracać, w którym nawet już ludzi nie stać na, wiecie, na kupno mieszkania czy domu, prawda? Więc to jest no taki problem, ale za to, no to mówię, ludzie bez majątku, ale ludzie, którzy mają majątek, czyli mogą sprzedać sobie na przykład, nie wiem, w Brukseli, w Londynie, w Manchesterze, prawda? Tylko że tam teraz też jest trudno sprzedać, bo są bardzo wysoko oprocentowane kredyty, tak? Znaczy w Polsce są 3 razy bardziej oprocentowane, ale to już jest druga sprawa.
Ale o to chodzi, że jeżeli ktoś zainkasuje te 500 tysięcy euro czy 500 tysięcy funtów, prawda, i będzie miał te 3 miliony złotych, czy 2,5 miliona złotych, czy chociażby 2 miliony złotych, bo za 2 miliony złotych już się pojawiają apartamenty, które można na przykład w Trójmieście kupić za... W Gdyni widziałem. W Gdyni po 300 tysięcy można małe apartamenciki kupić, nie? I taki apartamencik tam będzie kreował na 1500-2000 złotych na czysto, prawda? Jeżeli ktoś ma na przykład za 400 tysięcy euro mieszkanie, czy dom, na przykład w Brukseli, tak? Czy nie wiem, w Holandii, w Amsterdamie, w Norwegii, Szwajcarii, nie wiem, gdziekolwiek. I za ten dom może sprzedać ten dom za 400 tysięcy euro lub też za 350 tysięcy funtów i zainkasować za to w przeliczeniu na złotówki 2 miliony złotych. No to co możemy zrobić? Możemy kupić, podzielić te 2 miliony złotych na 300 tysięcy i wychodzi nam na to, że możemy kupić za to 7 apartamentów. 7 apartamentów razy 2000, no to mamy 14 tysięcy złotych na czysto. Dodatkowo ktoś sobie może pracować, zarabia 4 tysiące złotych, plus 4 tysiące złotych to jest 18 tysięcy złotych na czysto, plus jeżeli ktoś ma dwoje dzieci, dostanie te, wiecie, 500 plus, to będzie miał 1000, tak, to taka osoba będzie miała, taka rodzina będzie miała wtedy 19 tysięcy złotych na czysto, tylko i wyłącznie z pracującym na przykład mężem, z żoną opiekującą się dzieci, prawda? I będą mieli 19 tysięcy złotych. No to życie za 19 tysięcy złotych w Polsce, no to jest bardzo dobre, prawda? Bo wtedy tak. Wiadomo, że NFZ generalnie, wiadomo, że jak się tam pójdzie do szpitala, to jakoś ci tam pomogą, ale generalnie, jeżeli chodzi o dolną opiekę zdrowotną, no to wszystko jest w Polsce prywatnie, tak? Masz pracę, masz prywatne ubezpieczenia. Nie masz pracy, to musisz chodzić na NFZ, czekać miesiącami i tak dalej. Nie dostaniesz, jest totalna po prostu tragedia, jeżeli o to chodzi, tak? Więc wracając do Polski, każdy musi zrozumieć, że no wiadomo, że nie wszyscy chorują generalnie, niektórzy w ogóle do lekarza nie chodzą, tak? Taka jest prawda, że właściwie większość ludzi no nie choruje chyba, tak? Znaczy choruje tam wiadomo, jakaś grypa czy coś, tak? Ale generalnie większość ludzi przez bardzo długie okres swojego życia w ogóle nie choruje. Dopiero wiadomo, że jak tam nadciśnienie się zaczyna, jakaś cukrzyca się zaczyna, otyłość i tak dalej, no to wtedy choroby, jakaś miażdżyca wychodzi i tak dalej. Jakieś przewlekłe choroby to tak. Czy psychicznie chorują, nie? Też psychicznie ludzie mają zryty łeb, tak? Depresje i tak dalej. Tak więc... Trzeba zakładać, że trzeba chodzić też do lekarzy prywatnie, tak? Bo przecież nie będziesz z dzieckiem czekać tygodnia na wizytę, tylko od razu pójdziesz i zapłacisz. A jak pójdziesz i zapłacisz, to masz w Polsce, generalnie w Polsce są dwa światy, jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt z lekarzem, wiadomo, tych specjalistów. Ja nie mówię teraz o tych takich poważnych sprawach, bardzo poważnych, ale generalnie, jeżeli człowiek chce sobie zaoszczędzić czasu, nerwów i pieniędzy, no to lepiej wydać pieniądze i pójść i zostaniesz załatwiony, bo prywatnie, większość prywatnych lekarzy, prywatnie, nie mówię, że wszyscy, bo naprawdę można trafić na obrzydliwych bydlaków. Ja generalnie w polskiej służbie zdrowia natrafiłem na... Ja nigdzie na świecie nie trafiałem na takich bydlaków jak w Polsce. Powiem szczerze, nigdy nie trafiałem na takich bydlaków jak w Polsce, nie? Nie mówię, to się zmienia w dużej części, a ja nigdy nie trafiałem za granicą na takie bydlactwo jak w Polsce, prawda? Ale generalnie, jeżeli się pójdzie prywatnie, no to w 99% no to jest klasa światowa, prawda? Więc generalnie jest tak, że jak ktoś chce sobie zaoszczędzić nerwów, no to lepiej iść prywatnie, bo wtedy zostanie bardzo dobrze obsłużony, dobra pomoc i tak dalej. Ja nie mówię, że w NFZ-cie jest tylko i wyłącznie źle. Nie, nie, to nie jest prawda. Jest jak jest, ale żeby sobie właśnie tego zła zaoszczędzić, tego czekania, tego wszystkiego, no to po prostu trzeba iść prywatnie i się wtedy po prostu ma z głowy. Idziesz, płacisz i tak dalej, prawda? To jest na takiej zasadzie, jakbyś miał mieć kafelkarza, tak? I wyobraźmy sobie, że są kafelkarze państwowi, i są kafelkarze prywatni, nie? I na przykład państwo pod przymusem zabiera od was taką składkę na kafelkarzy. I wiadomo, że ten kafelkarz przyjdzie do was, tu ochlapie ściany, pójdzie, wychleje wódę i sobie pójdzie, prawda? I kafelków nie będziemy mieli. Potem i tak prywatnie będzie ktoś musiał to poprawiać. Ale jeżeli weźmiemy od razu prywatnego kafelkarza, mimo to, że ściągają nam składki na tych zasrańców, prawda?
To wtedy będziemy mieli ładniejsze kafelki. Szybciej, ładniej, prawda? I tak dalej. Można do sądu pójść, a na kafelkarza państwowego do sądu nie pójdziesz, bo nie wygrasz. Bo państwo polskie to państwo generalnie jest, no mówię, to musicie pamiętać, że państwo polskie znacznie się nie zmieniło przez ostatnie 20 lat. Ja mówię do tych ludzi, którzy wyjechali 20 lat temu. Bo wielu ludzi po prostu taka jest prawda, bo wielu ludzi po prostu uciekło przed Polakami, tak? Znaczy przed państwem polskim, prawda? Przed państwem polskim, w którym się de facto siedzą Polacy, prawda? Uciekło przed państwem polskim, prawda? No, a państwo polskie tworzą Polacy. Proszę się nie obrażać, ja też jestem Polakiem, ja mam prawo tak mówić, prawda? Ja mam prawo mówić o Polakach, bo ja jestem Polakiem i ja się obrażony nie mówię, nie czuję, prawda? No, po prostu musimy kawę na ławę, bo to trzeba, bo nigdy sobie państwa nie naprawimy, nigdy nie będzie dobrze, nigdy nie będzie fajnie, jak wreszcie zrozumiemy, że za swój los głównie odpowiadamy sobie sami. Umiesz liczyć, licz na siebie. Za swój los głównie odpowiadamy sobie sami. Prawda? Taka jest prawda. Wiadomo, bo są jakieś tam warunki geopolityczne, ale inne państwa też mają warunki geopolityczne, prawda? Przecież nikt nikomu, żadnemu urzędnikowi nie każe cię terroryzować. Przecież nikt mu nie każe, tak? Przecież on to robi, bo chce. Taka jest prawda. A jak pójdziesz i się bronisz, no to 7 lat w sądzie skończysz i skończysz bez niczego. No taka jest prawda. No niestety państwo polskie jest obrzydliwe, jeżeli chodzi o to, to się, bo to jest postsowiecki ustrój z postsowieckimi mózgami. Koniec, kropka. Tak jest niestety, tak? Dlatego na przykład firmy prywatne bardzo dobrze działają. Na przykład NFZ jest postsowieckim ustrojem, chociaż szczerze 20 lat temu lekarze lepiej działali. NFZ 20 lat temu lepiej działał niż działa dzisiaj. Szczerze, ja tak pamiętam, że 20 lat temu NFZ, ja w ogóle nie znam takich, znaczy byli łapówkarzami. Polacy to łapówkarze oczywiście byli łapówkarzami, tak? Bo brali nie mówię, że wszyscy, tak? Ale w polskim NFZ-cie to było normalne, że to są łapówkarze, tak? Że tu chcą łapówki, tam chcą łapówki, prawda? W polskim NFZ-cie, tak? Polscy lekarze, tak? Teraz chyba tych łapówek już nie ma, bo po prostu mogą sobie iść w prywatny ten i sobie prywatnie zarabiają, tak? No ale no przecież każdy pamięta, jak 25 lat temu przecież łapówkarstwo to było coś normalnego, prawda? Kumoterstwo, a w Polsce jest kumoterstwo, prawda? Załatwiactwo, tak? Polacy myślą, że jak pracują w jakimś urzędzie, to oni mogą załatwiać. To jest kumoterstwo, tak? Każdy ma swoje latyfundia. No takie troszeczkę, taki turanizm troszeczkę, niestety. Żadna demokracja, żadne państwo prawa, bo w państwie prawa, w demokracji to ludzie się boją takich rzeczy, bo pójdą do więzienia, nie? A w Polsce się nie boją, tak? Zastraszanie, dręczenie i tak dalej. W normalnych krajach coś takiego generalnie nie występuje. Bo po pierwsze mają takie nastawienie. W Polsce jest taki problem. Ja nie mówię, bo młodzi Polacy są już inni, dużo Polaków jest już inna, ale ja mówię jak jest, bo my tego nigdy nie zmienimy. No trzeba mówić jak jest, no po co mamy tutaj sobie lukrować? No będziemy lukrować tam, gdzie ja lukruję, tam, gdzie trzeba lukrować, ale trzeba patrzeć na prawdziwe rzeczy, tak? Bo niestety ktoś mi kiedyś powiedział, tak fajnie to ujął, że właśnie w tych polskich urzędach i w tych właśnie w tych państwowych rzeczach generalnie. O Brytyjczykach ktoś mi powiedział. Do Brytyjczyków można dużo oczywiście zarzucić, że są rasistami i tak dalej, bo są, prawda? W dużej części, prawda? I tak dalej. Nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale w dużej części, tak? Generalnie przecież Brexit był z powodów rasistowskich, prawda? Bo nie chcieli Polaków już więcej, prawda? Ale dobra, pomijając to, ktoś. Takiego fajnego zdania użył. Bo generalnie od Brytyjczyków bardzo można dużo się fajnych rzeczy nauczyć, bo tam nie było tej komuny, na przykład oni są mili i tak dalej. I im nie przychodzi do głowy na przykład to, co przychodzi Polakom. Że na przykład Polak potrafi się na przykład w państwowych jakichś tam urzędach albo właśnie w NFZ-cie zachowywać tak, że Brytyjczykowi nawet by nie przyszło do głowy, żeby się tak zachowywać, bo by nie wiedział, po co miałby to robić, nie? Że to jest taka prawda, że Brytyjczyk nawet by nie wpadł w takiej pracy, że może się tak zachować, na przykład jak Polacy w tych państwowych miejscach się zachowują do drugich Polaków, zastraszają i tak dalej, tak? No niestety, niestety tak jest. I to jest przerażające, prawda? I to jest, niestety tak jest. I to jest przerażające. Tak więc jedziemy dalej. Tak więc domy obecnie są za drogie. Jeżeli ktoś chce sobie kupić dom za 1 000 000 zł, no to za 1 000 000 zł można też w Manchesterze kupić, prawda? Te domy są drastycznie drogie. Druga rzecz, jeżeli ktoś ma dom za 500 000 funtów i inkasuje za to, wiecie, 3 000 000 zł i kupi sobie za to 10 apartamentów i ma życie jak w Madrycie, właściwie to może sobie kupić te 10 apartamentów. I na przykład sobie mieszkać w Hiszpanii, albo w Grecji, albo gdziekolwiek w Tajlandii, na przykład w Tajlandii może mieszkać, prawda? W Tajlandii jest fajnie, ci Tajlandczycy są fajnie tam
Oglądajcie sobie na YouTube, jak dużo Polaków właśnie jedzie do Tajlandii, bo ci Tajlandczycy są tacy w miarę fajni, prawda? Ale też można w Hiszpanii, no nie, na Wyspach Kanaryjskich, wiadomo, mieć te 10 nieruchomości tutaj, oddać pod agencję i sobie po prostu żyć z tego, no nie wiem, w Hiszpanii, prawda? W cieple. Wiadomo, że Hiszpania też ma swoje problemy polityczne i tak dalej, ale dalej Hiszpania jest dwa razy bogatszym krajem, dalej w Hiszpanii te serwisy publiczne są lepsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że jak Hiszpanie narzekają, czy Brytyjczycy, no to nie jest to samo, co by mieli narzekać Polacy, prawda? Bo oni już narzekają, jak im się trochę sytuacja, na przykład w Polsce obecnie, sytuacja się pogorszyła 5 czy 6 razy mocniej niż w Wielkiej Brytanii. Ale w polskiej telewizji nie doświadczymy materiałów, jak jest źle Polakom, a jak się włączy brytyjską telewizję, no to wszędzie, z prawej, z lewej, jak to tam jest tragedia, tutaj rachunki, tu, wiecie, to jest teraz w Wielkiej Brytanii to jest narodowy sport. Te kanały telewizyjne prześcigają się, aby znaleźć tu Brytyjczyka w większych problemach finansowych, prawda? I tam jadą do nich na herbatkę i oni robią tą herbatkę w tych brudnych kuchniach, tak wiadomo, nie? No i narodowy sport Brytyjczyków obecnie. Pokazać, jak jest Brytyjczykom źle, a w Polsce tego nie ma. Chociaż nie wiem, bo ja nie oglądam. Bo ja tu na YouTubie oglądam, prawda? Bo nie oglądam brytyjskiej, w ogóle telewizji nie oglądam, ale brytyjska telewizja jest wszemi obecna na YouTubie. I można oglądać bardzo dużo tych kanałów, a polskiej telewizji zbytnio na YouTubie nie ma. Nie wiem, jeżeli ktoś ogląda telewizję, a podejrzewam, że większość nie ogląda telewizji, to powiedzcie w komentarzach, co pokazują w polskiej telewizji. Bo ja nie wiem, a ja zbytnio nie chcę patrzeć na polską telewizję, bo ja tego nie mam i nie będę miał. 20 lat nie oglądam telewizji, prawda? Powiedzcie mi, co mówią w polskich telewizjach. Czy rzeczywiście pokazują, co się obecnie w Polsce dzieje, jaka jest totalna tragedia, prawda? Tak więc, jeżeli ktoś chce kupić 10 mieszkań, to będzie miał fajnie życie, lepsze niż na przykład w Wielkiej Brytanii, Brukseli i tak dalej, ale musi wiedzieć, że te ceny rosną. Druga sprawa, jeżeli ktoś w ogóle nie ma mieszkania i musi mieszkać na wynajmie lub sobie myśli, że ma biznes i wróci i sobie zaciągnie kredyt na dom, no to w ogóle jest w totalnej porażce ze względu na to, że jak kupi dzisiaj drogi dom, prawda, kupi drogi dom, dzisiaj kredyty są oprocentowane 10%, to oznacza, że kredyt na dom za 1 000 000 zł, prawda, to rata jest 10 000 zł. Dom w Polsce trzeba ogrzewać w zimę i o światło też włączać i tak dalej, więc generalnie rata kredytu na dom za 1 000 000 zł obecnie, a te domy dalej są przecenione, wynosi 10 000 zł miesięcznie, tak? Czyli 4 minimalne płace w Polsce, plus trzeba 1 000 zł wydać, jak dobrze ocieplony jest. Jeżeli dom jest dobrze ocieplony, no to 1500 na gaz złotych miesięcznie, albo 1000, jeżeli jest dobrze ocieplony, w zależności jak otrzymamy temperaturę, czy 20, czy 21, czy 23. Wiadomo, że jak dzieci, to więcej, jak nie ma, to może mniej, nie? W zależności, czy ktoś jest marzlakiem, czy nie jest, prawda? Tak więc dodatkowo nawet trzeba liczyć do 2000 zł za gaz, czyli 12 000 zł, plus ubezpieczenia, wszystkie, elektryczność i tak dalej. Więc trzeba liczyć, że kupno domu na kredyt dzisiaj za 1 000 000 zł, prawda, na kredyt za 1 000 000 zł, razem z rachunkami miesięcznie wynosi 14 000 zł. I teraz na pytanie, kogo na to stać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sobie kupisz mieszkanko za 500 000 zł na kredyt, no to wtedy te rachunki będą mniej więcej wychodziły 8 000 zł. I też trzeba się zastanowić, kogo na to stać. Czy 7 000 zł. Jeżeli kupisz sobie coś za 300 000 zł, no to wiadomo, że można to właściwie prawie za gotówkę kupić, prawda? Generalnie kredytów się obecnie nie bierze, bo w rzeczywistości może być tragiczna sytuacja, że zamiast 10% oprocentowanie będzie 15 czy 20%, bo może taka być sytuacja, może być taka sytuacja, a kredytów hipotecznych zamrożonych na 10% raczej się nie zamraża, to jest głupota, a zamraża się wtedy, gdy one są nisko oprocentowane. Poza tym generalnie ja bym w ogóle nie brał kredytu hipotecznego w Polsce obecnie i w ogóle chyba bym nie brał, ze względu na to, że w Polsce nie ma zamrożonych oprocentowań, bardzo ciężko rekredytować i w Polsce generalnie będzie taki sam problem, jaki mamy dzisiaj za 5 lat, potem będzie za 10 lat i za 15 lat i w Polsce po prostu kredytu hipotecznego bym nie brał, prawda? W ogóle, tak? Więc jeżeli ktoś chce wrócić, to niech sobie lepiej kupi jakieś mieszkanko za 300 000 zł. I sobie mieszka w tym mieszkanku za 300 000 zł bez kredytu, czyli też 50-60 000 funtów i niech sobie na boku buduje, kupi sobie gdzieś działkę i niech sobie na boku buduje na przykład przez 5 lat dom, tak? Bez kredytu. Jeżeli ma dobrą pracę, w ten sposób, tak? Jeżeli ktoś chce, tak? Mówię, ja nikogo nie namawiam do powrotu, tylko pokazuję, jakie są opcje. Następna sprawa. Jeżeli mamy dzieci, to jest polska edukacja. Polskie szkoły zbytnio się nie zmieniły. Nastawienie nauczycieli jest podobne.
polskie uniwersytety zbytnio się nie zmieniły. Nie figurują na liście najlepszych, czy w ogóle jakichkolwiek uniwersytetów. Prawie ich nie ma. Polska edukacja leży. Musicie być świadomi tego, że jak dziecko pójdzie, to będą do szkoły polskiej, to będą im tam ryli łeb i tak dalej. Ja brytyjski uniwersytet lubiłem, ale polskiej edukacji nie lubiłem bardzo w ogóle. Mi się to nie podobało, naprawdę. I to, no niestety, to będzie ta polska edukacja i te uniwersytety, no nie wiem, może za 15 lat Polacy dojdą do tego, że przez 15 lat może Polacy dojdą do tego, czy przez 20 lat, jak staliniści, wiecie, już nie będą uczyć na polskich uniwersytetach, bo wiadomo, że na polskich uniwersytetach uczą ludzie z PRL-u, a ludzie z PRL-u byli uczeni przez stalinistów, prawda, i leninistów, tak, głównie, tak, przecież socjaliści, komuniści, tak, więc oni są wyuczeni, oni nawet jakby chcieli, oni nawet jak mogą się zażywać, ale oni mają po prostu nastawienie komunistyczne, socjalistyczne, tak, więc wiecie, no tu państwo wcinają ludziom w głowę, że pieniądze się z powietrza biorą i tak dalej, a nie z pracy i tak dalej, więc jest problem. Więc no, ja to tak widziałem, że te podstawówki zbytnio się nie zmieniły. To się zbytnio nie zmieniło. Jeżeli podstawówki przez 20 lat się zbytnio nie zmieniły, to czy są uniwersytety się w stanie zmienić? No Polacy, już coraz więcej Polaków na zagranicznych uniwersytetach, wiecie, studiuje i może wykładać na polskich, ale o to chodzi, że to mentalnie muszą się zmienić. Wiecie, jak to jest w Polsce, nie? Że ci profesorowie tam się jakimiś łańcuchami, wiecie, obwiążą, tam jakimiś szmatami się zawiążą i ten, nie? A wiecie, jak jest w Wielkiej Brytanii, tam twój profesor to jest John. Nie? Twój profesor to jest Mark, nie? Wiecie, hi, how are you? Tam do profesora, tak? Chociaż moim zdaniem można by mówić Mr. Profesor, panie profesorze, tak? Bo to zawsze jest jakaś ten, no ale no to jest po prostu nastawienie, tak? Brytyjskie uniwersytety są znacznie wyżej. Oczywiście one teraz tak podupadają. Będą coraz gorsze i tak dalej, no bo, znaczy w porównaniu do innych, bo inni po prostu łapią też, jak to edukować ludzi. Wiadomo, że no ten anglosaski system już tak troszeczkę po prostu można naśladować i tak dalej, że inne uniwersytety też są coraz lepsze. No ale trzeba mieć tą świadomość, że dziecko może będzie trzeba na przykład na zagraniczny jakiś uniwersytet wysłać, prawda? Ale w sytuacji, w której na przykład kupimy 10 apartamentów, na przykład wyjedziemy do Hiszpanii, no to trzeba pamiętać, że w takiej Hiszpanii, na przykład na Wyspach Kanaryjskich, są przecież szkoły prywatne, tak? Można rytmy anglosaski wybrać, tak? Można wysłać dziecko na Wyspach Kanaryjskich czy w Hiszpanii do szkoły z rytmem brytyjskim, prawda? Anglosaskim, jeżeli chcemy mieć dziecko takie bardziej myślące, a nie ABCD, tak? No wiadomo, że w Polsce jest po prostu ABCD i wiecie, no niestety w Polsce tak jest, no nasze społeczeństwo jest takie wyryte na ABCD, prawda? I jeżeli u nas jest jakaś rozmowa, można to zobaczyć w telewizji, jak jest jakaś rozmowa, no to oni tak, ludzie tak pytają i można tylko z A, z B albo C i D, prawda? Jak ktoś sobie znajdzie samemu F, G, no to jak to? No przecież bo to trzeba odpowiedzieć z ABCD. Tak. Takie są konwersacje w polskiej telewizji, prawda? Tam wybierają pytanie i która odpowiedź jest prawidłowa. Tak? Zadaje dziennikarz, czy tam funkcjonariusz pytanie i mówi ABC czy D. Tak. Tu pytanie mam, panowie i panie, ABC czy D. Tak, do tych rozmówców tam, różnych tam politycznych, niepolitycznych, prawda? No, zadaję pytanie i co ja mam wybrać? ABC czy D, tak? Zamiast po prostu zadać pytanie i po prostu prowadzić rozmowę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prowadzimy rozmowę, ba, 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 ba i wychodzimy out of the box. I dochodzimy może do jakiegoś konsensusu, a nie, które jest najlepsze, bo nie zawsze odpowiedzią jest A, nie zawsze odpowiedzią jest B, nie zawsze C i D, w ogóle może w tym nie być odpowiedzi, a może trochę być prawdy w A, a może być trochę prawdy w D, a może być trochę prawdy w C, a może być trochę prawdy w B, prawda? No, oczywiście, jeżeli to jest matematyka, to tylko będzie jedna prawda, ale to jest druga sprawa. Znaczy prawdy, to nie jest, że są trzy prawdy, o to chodzi, że mówię o rozwiązaniach, nie mówię o, bo prawda jest jedna, właściwie można powiedzieć, prawda jest jedna, zaraz powiedzą, o prawda to w zależności od tego jak patrzysz, no prawda jest jedna, mleko się rozlało, no to znaczy, że jest rozlane, tak?
No widzę, że jest rozlane, tak? 2 plus 2 równa się 4. Jest jedna prawda, prawda? Ale mogą być różne rozwiązania na różne sposoby, o to chodzi. Na różne zagadnienia mogą być różne sposoby rozwiązywania tych zagadnień i dochodzenia do celu, prawda? I niektóre mają plusy i minusy, jedne mają więcej plusów, drugie więcej minusów. Tak więc z edukacją jest problem, ale jak wyjedziemy właśnie gdzieś tam na Wyspy Kanaryjskie, tam są szkoły prywatne i te szkoły prywatne generalnie dla tych dzieci są bardzo tanie. Bardzo tanie, więc mogą się uczyć po angielsku, mogą się uczyć dodatkowo, wiecie, po polsku można je uczyć i tak dalej, więc no, wiadomo, no jak się ma pieniądze, to można podróżować, jak się ma pieniądze, to można, wiecie, o to chodzi, że ja patrzę na życie jako Europejczyk, no jako Polak oczywiście, tak, jestem Polakiem, ale generalnie no jest Unia Europejska i ja patrzę pod takim kątem jak Europejczyk, tak, tak jakbym mieszkał w Ameryce, to nie jestem ograniczony do jednego stanu. Prawda? Nie jestem ograniczony do jednego stanu. Oczywiście to nie oznacza, że patrzę pod tym kątem, żeby wyjechać, nie wiem, naczynia myć do Londynu. Nie, nie, to bzdura. Ale na przykład pod takim kątem, że wiecie, no jest Unia Europejska, no to jestem Europejczykiem, mogę podróżować sobie, jest movement, free movement i ja myślę, że to jest dobre, że jest ten free movement, prawda? Bo na przykład w pewnym momencie może mi się znudzić w Polsce mieszkać i na przykład chcę mieszkać w Hiszpanii, bo na przykład ja potrzebuję dużo witaminy D i to jest dobre dla mojego zdrowia, nie? Albo na przykład w Polsce zaczyna się reżim, albo na Węgrzech zaczyna się reżim, albo w jakimś, nie wiem, innym państwie, w Niemczech na przykład zaczyna się reżim i w Holandii i na przykład chcę zmienić państwo, to dzięki temu mogę to zrobić, bo każde państwo jest troszeczkę inne, prawda? I to jest po prostu to, że w Unii Europejskiej możemy sobie tak podróżować i zmieniać miejsca zamieszkania, to jest naprawdę mówię szczerze, to jest cywilizacyjne osiągnięcie Europejczyków. To jest cywilizacyjne. Ja nie jestem za państwem europejskim. Nie, nie jestem. Ja jestem za Unią, nie w takim kształcie, bo ona ma swoje minusy gigantyczne, Unia Europejska, ale ja jestem za Unią Europejską. Nie za Unią Europejską w takim kształcie, jak ona jest, prawda? Bo ona po prostu już w takie totalitarystyczne zapędy ma, prawda? I rządzą tylko w tym Niemcy, prawda? A gdzie są Hiszpanie? Dlaczego Hiszpanie nie mają głosu? Dlaczego nie mają głosu? Nie wiem. Portugalczycy dlaczego nie mają głosu? Dlaczego nie mają głosu, no nie wiem, Czesi czy Słowacy, Polacy, prawda? Litwini, Łotysze, Estonia, dużo, wiadomo, tak? Znaczy też mają głos oczywiście, tak? Ale wiecie, no to jest bardzo dobre osiągnięcie, prawda? Bo jak jedno państwo ma problem, to można się przeprowadzić do innego. Jak w jednym państwie za dużo się siedzi, no to do innego. Na przykład w Niemczech, jak się dorobisz, to możesz pojechać sobie. Czy w Polsce możesz sobie pojechać na emeryturę do Włoch, Grecji, wiecie, Chorwacji i tak dalej. I to jest bardzo dobre. Mi się to bardzo podoba. Mi się to bardzo podoba. To jest w rzeczywistości free movement w Europie to jest osiągnięcie cywilizacyjne z ewenementem na skalę świata. To jest osiągnięcie cywilizacyjne. Oczywiście ja bym nie chciał mieć super państwa europejskiego, nie. Uważam, że są pewne zasady i powinniśmy się w ramach nich tam jakoś ogarniać. Ale właśnie free movement, że jedziesz sobie do Hiszpanii i wiecie, macie na przykład 10 domów w Polsce, 10 mieszkań w Polsce albo jakiś biznes, zostawiacie ten biznes swoim dzieciom i jedziecie na odpoczynek, nie wiem, na Majorkę na pół roku. No to jest wspaniałe. No przecież to jest osiągnięcie cywilizacyjne, prawda? Bo cywilizacyjnie Europejczycy dogadali się, że mogą wspólnie żyć. Że mogą wspólnie żyć, że oczywiście są rasizmy i tak dalej, są problemy. No ale między ludźmi zawsze są problemy, prawda? O to chodzi, żeby je minimalizować. Zawsze będą, tak? I to jest bardzo dobre. Tak więc jest bardzo, bardzo, bardzo dużo rozwiązań. I właśnie ja patrzę na Europę. No jestem z Polski, mówię po polsku, ale mówię po angielsku, prawda? Może zaraz się nauczę, no nie wiem, włoskiego, hiszpańskiego. To bardzo łatwo się tych języków uczyć. Portugalskiego to już gorzej, ale no to jest osiągnięcie, prawda? Mogę sobie pojechać na 2 lata do Hiszpanii, prawda? Bo co? Bo mogę, prawda? Bo mogę i to jest dobre. I to jest dobre. I to jest dobre, prawda? Mogę też sobie wrócić do Polski jak chcę. I to jest dobre, prawda? Może będę miał kontrakt, nie wiem, w Niemczech na pół roku. I to jest dobre. A może będę miał kontrakt w Czechach na pół roku. I to jest dobre.
A może będę miał kontrakt na Słowacji przez pół roku i to jest dobre. Może na Litwie, Łotwie, Estonii będę miał kontrakt na rok i sobie tam pojedę bez problemów. Będę zarabiał z nimi i to jest dobre. Pojadę sobie do Rumunii i będę miał z nimi kontrakt i to jest dobre. Do Bułgarii i to jest dobre. Do Chorwacji i to jest dobre. Prawda? Do Słowenii i to jest dobre. To jest bardzo dobre. I można właśnie dzięki temu minimalizować problemy Europejczyków. Popatrzcie, co się stało. Pierwsza wojna, druga. To były wojny domowe. My żeśmy się ze sobą naparzali. I co się stało po 60-70 latach? Właściwie można by powiedzieć z takiej perspektywy, że my się... Wiadomo, że są te niesnaski i tam każdy próbuje swoje nagrać i głównie główną rolę grają Niemcy. I to jest złe, i przez co niszczą właśnie ład europejski. Niemcy niszczą przed to, dlatego, bo inni się obrażają, tak? Bo oni niszczą, bo oni chcą rządzić innymi, prawda? Tak, no niestety, tak to wygląda. Nie wiem, może ja to źle na to patrzę, może tak wcale nie jest. Trzeba by było popytać na przykład, co na ten temat myślą Grecy, co na ten temat myślą Włosi, co na ten temat myślą Chorwaci, Portugalczycy. Na przykład Czesi, Słowacy, tak, Węgrzy, Chorwaci, Rumunii, Bułgarzy, tak. Trzeba by było się Litwini, Łotysze, Estończycy, trzeba by było też się ich zapytać, czy mają takie odczucie. Tak? Szwedzi, tak, Finlandczycy, przecież Szwecja i Finlandia też są w Unii Europejskiej. To jest osiągnięcie cywilizacyjne, że Europejczycy po mileniach, no właściwie, no wiecie, po setkach lat, gigantycznych wojen i tak dalej, żeśmy osiągnęli pułap cywilizacyjny, że jesteśmy w stanie ze sobą robić biznes, wiadomo, gorzej lub lepiej, jesteśmy w stanie się przemieszczać i nikt generalnie nie ma z tym większego problemu, oprócz wiadomo tam, no bo są problemy, powstają z tego problemy, ale gdyby tego nie było, byłyby prawdopodobnie jeszcze większe problemy. I o problemy, o których byśmy naprawdę nawet śnić nie chcieli. Tak mi się zdaje, no niestety, bo gdy Europa jest podzielona, wtedy jest zła. Gdy Europa jest razem, wtedy jest dobra. Ostatnio niestety jednak niestety Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i chciała podzielić Europę. Namawiała, jeździła po Holandiach, Duńczykach i tak dalej. Namawiała i nawet po Polakach. Myśleli nawet, że Polaków namówią, że nas znowu jak w 39 zrobią w Jajonie. I namawiała, żeby zniszczyć Unię Europejską. Żebyśmy znowu się wszyscy pokłócili naraz. Tak, Brytyjczycy no jeździli, no bo jakby zaczęli wychodzić, to byśmy się wszyscy zaczęli kłócić naraz, tak? No taka jest prawda, każdy by miał tu swoje interesy, tak? Chociaż i tak każdy ma interesy, ale w ramach Unii Europejskiej. Unii. Ludzie mówią, że dobra była Unia na przykład polsko-litewska. No jak była Unia polsko-litewska dobra, to dlaczego nie jest Unia Europejska dobra? No to jest zwykłe pytanie proste i zwykła odpowiedź, tak? Tak więc tak, edukacja, no można trochę mieszkać w Polsce, można trochę mieszkać w Hiszpanii, prawda, i tak dalej, można we Włoszech, czy tam się chce. No i jest, no ten NFZ jest problem, prawda, z NFZ-em jest problem, no to trzeba prywatnie chodzić. Wiadomo, że jak mamy większe schorzenia, no to tam inaczej działa, ale generalnie z takimi właściwie sprawami to trzeba właśnie się po prostu ściskać, tak? Tak więc, drodzy Państwo, następnym problemem jest fiskalizm okropny, ale to mówiłem o państwie i następnym problemem jest gigantycznym podatki, bardzo wysokie, ale jak ktoś ma pieniądze, to nie gra wielkiej roli. Właśnie o tym mówię. Na dzisiaj to już wszystko, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Ja kocham Polskę, mówię szczerze. Ja kocham Polskę. Ja kocham Polskę. Jestem Polakiem i jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Zawsze mówię, nie wstydzę się bycia Polakiem. Kocham być Polakiem. Rozsławiam Polskę, drodzy Państwo. Niektórzy się wstydzą być Polakiem. Mówią cicho po polsku, zagraj. Mówią cicho, bo usłyszę, że... Ja nie mówię, ja mówię normalnie. Tak jak mówię do was, ja się nie wstydzę być Polakiem, ja kocham być Polakiem, jestem z Polski, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, prawda? Ale to nie oznacza, że na przykład nie mogę wyjechać sobie do Włoch na pół roku. No to już jest, z takimi ludźmi to bym nie chciał rozmawiać, którzy tak myślą, prawda? Tak? Polska jest wspaniała na wiosnę, na lato, no ale generalnie Polska ma dużo problemów postkomunistycznych, a ludzie, którzy kochają swój kraj, chcą problemy zniweczyć, prawda? Są ludzie, którzy nie widzą tych problemów i chcą, żeby Polska tak właśnie brnęła w taki marazm, żeby się samo niszczyła, a ludzie, którzy w rzeczywistości kochają Polskę, widzą jej problemy, to troszeczkę jest jak z dzieckiem. Macie dziecko do wychowania i ono robi złe rzeczy, no to przecież widzicie, trzeba te rzeczy ukrócić, żeby dziecko wyszło na ludzi. Bo jak nie ukrócimy, to nie wyjdzie, prawda? Prawda?
Czy to, będziemy udawać, że nie widzimy problemów. Ale kochamy swoje dziecko, prawda? Kochamy swoje dziecko, tak? I tak dalej. I tyle. I tyle. Koniec, kropka. Życzę miłego dnia, drodzy Państwo. Nie namawiam nikogo do wracania, przyjeżdżania, wyjeżdżania, robienia czegokolwiek. Każdy ma swój rozum. Ja tylko z Państwem rozmawiam ze względu na to, że jestem człowiekiem doświadczonym, praktycznie, teoretycznie i pod każdym kątem, więc myślę, że dla naszego społeczeństwa jest dobre, że mówię, że tworzę takie treści, a ocenicie to Państwo już sami. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Oczywiście proszę o subskrypcję kanału na YouTube, aby kanał mógł rosnąć, aby mógł robić coraz lepsze produkcje. Do usłyszenia, pozdrawiam.